Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, taka tutaj refleksja na temat tutaj wpisu Pana Jurgi odnośnie Trójcy Przenajświętszej i tej absolutnej, całkowitej równości. Pan Jurga pisze do mnie tak. Albert to muzułmanin. Sekciarz uczy, że syn i duch są klonami ojca. Proszę to wykazać, gdzie ja mówię, że są klonami. Panie Jurga, co wybierzecie w tych koptosektach? Rzuć tak tutaj działkę na rynek chicagowski. Po tygodniu gwarantuję ci, będziesz milionerem. Zdecyduj się, czy chcesz być kuchennym teologiem, czy opierasz się na logice. No zaraz zobaczymy twoje logiczne myślenie. Absolutna równość to nonsens. Oto dowód. I tutaj cytuję Stanford Encyclopedia of Philosophy, czyli Encyklopedię Filozofii Stanforda. W odróżnieniu od tożsamości numerycznej, orzeczenie o równości zakłada różnicę między porównaniem rzeczy, porównywaniem rzeczy. Zgodnie z tą definicją, pojęcie równości całkowitej lub absolutnej jest wewnętrznie sprzeczne. Dwa nieidentyczne obiekty nigdy nie są całkowicie równe. Różnią się one przynajmniej w ich lokalizacji. Dlatego nauka Alberta o absolutnej równości przeczy wyznaniu Atanazego. Absolutnie nie przeczy, to Atanazy przeczy twoim halucynacjom. Atanazy nie mówi absolutnej równości, która jest logicznym fałszem. Mówiąc o równości Boga, ma na myśli absolutną, całkowitą, bo równość w Bogu albo jest całkowita, doskonała, albo jej nie ma, panie Jurgo. Ale zatrzymajmy się tutaj na tym fragmencie encyklopedii. Panie Jurga, pierwsze pytanie. Tutaj ten fragment mówi o rzeczach i o obiektach. Czy Ojciec, Syn Boży i Duch Święty to są rzeczy bądź obiekty? No, sorry, panie Jurga, ale raczej nie bardzo. To nie są rzeczy, to nie są obiekty. Moi drodzy, żeby lepiej wyrazić to jedność, posłużę się takim przykładem. Bo jakimi kryteriami się tutaj kierują, że nie ma całkowitej równości, nie wiem, ale nie do końca się należy z tym w mojej ocenie na podstawie tego fragmentu zgadzać. Nie wiadomo przede wszystkim, według jakich kryteriów się tutaj kierują. Przykład. Mam 75-kilowy klok złota, najczystszego złota, 10-karatowego, czy tam 9, no nie wiem, 10 karatów, nie jestem złotnikiem, nie znam się na tym. Cały blok jest z tego samego złota. Następnie dzielę ów blok na 3 kawałki po 25 kilo. Z tych 3 kawałków robię 3 różne figury. Figurę Matki Bożej, figurę Świętego Józefa i figurę anioła ze skrzydłami. Te 3 figury są różne, tak? A więc się kompletnie różnią. Jedną stawiam w pokoju w Chicago, drugą w domu w Polsce, trzecią u znajomych we Włoszech. Lokalizacja kompletnie odległa tysiące kilometrów od siebie. Co je łączy? Jest, w czym są równe? Złoto. Następnie wszystkie figury ważą 10 kilo. Mierzone, ważone na specjalnych wagach, gdzie do tam którejś po przecinku jest 0. 10, 0, 0, 0, 0. Czyli doskonale ważą 10 kilo. Wszystkie mają 75 cm wzrostu od miernika laserowego. A więc, nawet jeśli te 3 figury są różne, bo Święty Józef nie jest aniołem ani Matką Bożą, Matka Boża nie jest Świętym Józefem ani aniołem i anioł nie jest Józefem ani Matką Bożą. Prawda? 3 różne figury. Maryja ma ręce tak, anioł tak ze skrzydłami, a Józef trzyma laskę. Ale są całkowicie równe.
co do istoty, czyli są z tego samego najczystszego złota. I tutaj jest doskonała, całkowita równość, odbijając istotę Boga, bóstwo. Są równi, całkowicie, absolutnie równi w bóstwie. Tak jak te trzy figury są równe w złocie 10 karatów, bo to jest ten sam kruszec. Tak samo te trzy figury, nawet jeśli są gdzieś tam w różnych miejscach, są równe co do wagi, bo wszystkie ważą 10 kilo, doskonale 10 kilo, a więc w wadze są całkowicie równe, co odbija całkowitą, absolutną równość trzech osób boskich co do majestatu i są równe w wysokościach na 70 centymetrów, co jest absolutną równością, jeśli chodzi o równość w chwale. A więc nawet jeśli te figury są różne co do kształtu zewnętrznego, nawet jeśli są, jak tutaj mówię, różnica, bo przynajmniej ich lokalizacji. Ja przepraszam, nie rozumiem, co ma lokalizacja wspólnego z różnicą figur. Dlaczego dwie figury nie mogą być całkowicie równe, jeśli jedna stoi w pokoju, a druga w kuchni? Nie rozumiem tego związku lokalizacji z całkowitą równością figur. Jeśli te figury są z tego samego złota, tej samej wagi i tej samej wysokości. A więc, prawda, to jest właśnie taki przykład. Ojciec, Bóg Ojciec nie jest Bogiem Synem Bożym, tak? Tak jak figura anioła nie jest figurą Józefa. Syn Boży, a ani Ojciec nie jest też Duchem Świętym. Tak jak anioł nie jest Maryją. Podobnie Syn Boży nie jest ani Ojcem, ani Duchem Świętym, ani Duch Święty nie jest Ojcem, ani Synem. Czyli są to odrębne osoby, mające pewne cechy charakterystyczne, właściwe osobom boskim, ale co do istoty, są całkowicie równi. Bóg Ojciec, Panie Jurga, określenie, Bóg Ojciec jest w pełni Bogiem, Syn Boży jest w pełni Bogiem i Duch Święty jest w pełni Bogiem, automatycznie zakłada całkowitą, absolutnie, absolutną równość. Jeśli każda z trzech osób boskich jest w pełni Bogiem, to automatycznie mają całkowitą równość co do chwały i całkowitą równość co do majestatu. Piszesz o jedności Trójcy Świętej poza czasem, w cnotach i tak dalej. Panie Jurga, ale czy ta równość w miłości Boga, w miłości Ojca, Syna i Ducha Świętego, czy ta równość jest doskonała? Czy ta równość jest absolutna? Czy ta równość jest całkowita? Każde określenie mające na celu podkreślenie tej równości jest jak najbardziej prawidłowe, czy absolutna, czy całkowita, czy doskonała, czy perfekcyjna, czy jakakolwiek jest uzasadniona. Dlaczego? Bo mówimy o Bogu, który jest perfekcyjną perfekcją, absolutnym absolutem, całkowitą całością, równością, jednością. Jest absolutną jednością, całkowitą jednością. Dlatego wierzymy w jednego Boga. I to, że te figury, że te osoby są odrębne,
że mają różne pochodzenie, tak jak Syn Boży jest zradzany, Ojciec jest tym, który rodzi. Syn Boży jest tym, który jest zradzany, a Duch Święty jest tym, który pochodzi. To są te cechy właściwe tym osobom Trójcy Przenajświętszej w ich wzajemnych relacjach, albo inaczej mówiąc, w ich wewnętrznym życiu Bożym. Prawda? Ale te relacje są całkowicie doskonałe i jedność między nimi. Chrystus o tym mówi, Panie Jurga, ja i Ojciec jedno jesteśmy. To są tak jedno, że są absolutną jednością, całkowitą jednością, są absolutnie równi, czy są tak równi, że jednak Ojciec jest monarcha? Są tylko równi, ale już dodatek, że są całkowicie równi, że są absolutnie doskonali, to już nie, tak? Ta równość jest całkowita, pełna, doskonała, perfekcyjna, absolutna. I wymyślcie sobie jeszcze z 5 przymiotników pozytywnych i wszystkie będą poprawne. Tak. Bo Panie Jurga, chyba że nie wierzysz, że Bóg jest absolutem, chyba że nie wierzysz, że Bóg jest pełnią doskonałości, chyba że nie wierzysz, że Bóg jest całkowitą jednością, całkowitą, gdzie jest równość i jedność całkowita, pełna, doskonała, perfekcyjna, perfekcyjnie perfekcyjna, boska. No jeśli w to nie wierzysz, to wasza Trójca, przepraszam, jest jakimś urojeniem. Jak tak sobie czytam te kopto wpisy, to sobie czasami zadaję pytanie, czy w ogóle kopty i te całe wasyle prawosławne, czy to są chrześcijanie? Bo albo się wierzy w Trójcę Przenajświętszą, albo się nie wierzy. Albo to znaczy, albo się wierzy w Przenajświętszą Trójcę, w taką, jaką ona jest, albo się nie wierzy. Bo jeśli się ma inne koncepcje Trójcy, to taka Trójca nie istnieje. A fundamentem bycia wiary chrześcijańskiej, bycia chrześcijaninem jest wiara w Trójcę tylko. Jeżeli się wierzy w jakąś tam monarchię, tu coś tam, no to sorry, to jest jakieś wynaturzenie. Że Syn Boży ma jedną naturę, tak, że Chrystus ma jedną naturę i takie jakieś pierdy, za przeproszeniem, to czy to jest chrześcijaństwo? Bo czegoś takiego nie ma. Słowo Boże mówi wyraźnie o dwoistości natur Chrystusa. Tak samo jak Słowo Boże wskazuje nam na właśnie tą całkowitą równość, na doskonałą równość między Ojcem i Synem i Duchem Świętym. Tak? No ale właśnie, albo się to dostrzega i się w to wierzy i się jest prawdziwie chrześcijaninem, albo się to wykrzywia i jest się chrześcijaninem tylko z gęby, że wierzę w Trójcę. Ale czy taka Trójca istnieje, która jest jednością, ale nie absolutną, bo może się tam jakąś... Więc Panie Jurga, no tym fragmentem z encyklopedii to ty żeś tu nic nie wykazał. A święty Atanazek pisze, że nikt nie jest przed, żadna z osób nie jest przed i żadna z osób nie jest za. To o jakiej równości mówi? Całkowitej, doskonałej, perfekcyjnej, absolutnej? Czy tylko takiej równości na oko? Jurga, my mówimy o Bogu, a nie o rzeczach i obiektach. Pozdrawiam.